Okej, co dalej? Co to było? O! Tam na górze. Kurde, muszę częściej patrzeć w górę, nie? The lab boys say that might be a fear reaction. I'm no psychiatrist, but coming from a bunch of eggheads who wouldn't recognize the thrill of danger if it walked up and snapped their little pink bras, that sounds like projection. They didn't fly into space, storm a beach, or bring back the gold. No, sir, we did it. It's you and me against the world, son. I like your grit. Puzzle could use some work, though. Now let's solve this thing. Haha, okay. To teraz. Mam kostkę, która będzie mi zapewne potrzebna do czego? Okej, do tego. To się jeszcze podwyższa. Okej, co ja tu mam zrobić? Pewno tutaj białych ścian. To chyba nie wypali, bo tu jest siatka. Kiwa się. O! Kurde, spadłem. Okej. Co teraz? Co teraz? Ja bym tam wpuścił żel. No. Aż mi FPS-y spadły. Jeszcze mi gdzieś spadnie. O, jest. Mam ją. Ach, widać, że kostki się malują. Dobra, umyta. I okej. Musimy iść dalej. Wypierdziela jest. O, w sumie... Dlaczego ten żel... O, fuck. W ogóle fajnie skrzypi, kiedy się chodzi. Co jest z tym żelem? Aha, gadę. What? Ups. Nie o to mi chodziło. Ups, nie o to mi chodziło. Okej, i o to mi chodziło. Okej, to idziemy dalej. To teraz, co teraz? Teraz to chyba musimy tą kostkę jakoś wziąć stąd. I chyba w ten sam sposób jak poprzednio. Science isn't about why, it's about why not. Why so much of our science dangerous? Why not marry safe science if you love it so much? In fact, why not invent a special safety door that won't hit you on the butt on the way out because you are fire? Now you test subject, you're doing fine. Yes, you, box your stuff, out the front door, parking lot, car, goodbye. Dlaczego? A raczej dlaczego nie? Dlaczego nie wylać na tego gościa, co właśnie Kevin Johnson wylał? Dlaczego by nie kontynuować serii z portalu? Dlaczego by nie uwolnić się z tego Aperture Science? No więc... O! The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there will always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Okej. Okej, Johnson, i co teraz, słuchajcie? Zresztą co pod koniec? Nic tu nie mam, kurczę, no. For you, thank you, okej. Okej, o, tu jest biała ściana. Ale po co mi ta biała ściana?
Coś tam pisze jeszcze. Evaluator to surface. Okej, okay. Ale widać, że jest zamknięte deskami. Obite. To więc co teraz? Co teraz? Tam. Trzeba było się wrócić, niestety. Oszukali mnie. Oszukali mnie! Okej, okay. Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Teraz są dwa turbosprężarki. No to więc. Okej, okay, jest. What now? Czyby tam? Czybym tak miał zrobić? Ship. O, oh, fuck. Chyba nie. Okej, okay. To co w takim razie? Oh, shit. Tam jest ściana. No to będzie gimnastykowanie się. Gdzie teraz? Tam. Okej. Okay. Myślałem, że to będzie trudniejsze. Okej. Okay. Włączamy jeden żel, włączamy drugi żel. I ciśniemy dalej. Okej. Control room. Co tu mamy w ogóle? Nowy napis aperture. It is a... Super schowane za boilerem jakimś. Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. ESA może mnie pocałować w... Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. O, $60. For up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. Sure. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't keep a straight face. The glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related. Okay. Moving platform. Keep to the left. Do not lighter, do not loader, do not touch glass. Okay. Cave Johnson. O, jest trochę starszy teraz. Remember, alert you supervisor if you see. Okej, okay, dobra. Co teraz, co teraz? Pytanie. Osia sprawa. $60, za te 60. O, jest to ticket. Ticket, ticket. Teraz tylko mniej, tylko 425 ludzi. O, tutaj było, czy jak? Aha, $60 jacht, okej. Okay. Powiem szczerze, że nie wiem, czy za $60 bym kupił jacht. W każdym razie, a może wtedy wartość dolara była większa. A w każdym razie, welcome to Aperture. W każdym bądź razie $60 to nie jest jakaś wielka suma. Przynajmniej aktualnie. Okej. Okay. Teraz jest tam wyżej control room. Tam najwidoczniej nic nie ma. Tam coś jest. O, ptaczek. Okej. Okay. A, Kamil. Lolak. Spoglądaj w górę częściej, no. No ja szukam i szukam.
Okay. Controller. Oh, hi. Oh. GLaDOS. You're good at murder. Could you, murder this bird for me? No, nie wiem. No, wait. Just kill it and we'll call things even between us. No hard feelings. Please get it off me. No, nie wiem. It's eating me. No, widzę, ale może dobrze być ci tak. Może poszukam jakiegoś przycisku. No dobra, nic ci będzie. Did you feel that? That idiot doesn't know what he's doing up there. This whole place is going to explode in a few hours if somebody doesn't disconnect him. I can't move, and unless you're planning to saw your own head off and wedge it into my old body, you're going to need me to replace him. We're at an impasse. So what do you say? You carry me up to him and put me back into my body, and I stop us from blowing up and let you go. This potato only generates 1.1 volts of electricity. I literally do not have the energy to lie to you. Even if I am lying, what do you have to lose? You're going to die either way. Być może masz rację. In fact, I like it less because I'm the one who got partially eaten by a bird. I think I hear the bird. Pick me up. Nie wiem. Dobra. Podniosę cię. Niech ci będzie. You stabbed me. What is wrong with hold on. Do you have a multimeter? Never mind. The gun must be part magnesium. It feels like I'm outputting an extra half a volt. Keep an eye on me. I'm going to do some scheming. Here I go. Okej. Okay. How long have I been out? Tam się coś aha, to. Okay. If I think too hard, I'm going to fry this potato before we get a chance to burn up in the atomic fireball that little idiot is going to... Okej. Okay. Cóż, chyba zrobię to, co GLaDOS mówiła. I podłączę ją z powrotem. Choć mi się to nie podoba. Choć jak widać, ten idiota jest większym idiotą. To, co zrobił Whitley... To było straszne. W każdym bądź razie, musimy lecieć dalej. A to... I zapewne to trzeba tak zrobić. Yep. Okej. Okay. No co, idziemy dalej. Idziemy. Płyniemy. Zapierdzielaniem. Okej. Okay. O, rozdział 7, zjednoczenie. Nie, nic się nie działo, spokojnie. Więc trzeba kończyć następny odcinek z Portala 2. I zapraszam was na już następny odcinek, w którym będziemy chyba dalej przechodzić testy, które zostały stworzone dawno, dawno temu. W każdym razie zmierzamy do góry, do Whitleya. Musimy go powstrzymać. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Siema!